Waszym zadaniem dzisiaj będzie stworzyć książkę artystyczną pośród drzew na rozwieszonych siatkach. Każda z Waszych grup dostaje dany kolor, jaki zalosowała. I z tego koloru musicie stworzyć ilustrację, gdzie macie zwierzę, czyli jeża, niedźwiedzia i kota. W tej ilustracji musi się pojawić ten stan emocjonalny, który losowaliście, czyli złość, szczęście. A może być straszny ruchowy. Plus jeszcze uważajcie, każda z Waszych grup ma jedno wspólne zwierzę, czyli sowę. Sowę. Czyli musicie połączyć swoje zwierzę z sową. Musicie stworzyć jakąś. Jakąś siedzi na kosie. I tak, nasza bajka rozpoczyna się od tego, że pierwszym bohaterem jest niedźwiedź. I ten niedźwiedź jest zażenowany tym, że sowa dłubie w nosie. I to tu mamy niedźwiedzia, tu mamy sowę, która dłubie w nosie. Z tego powodu, że tamten wilk jest zażenowany postawą sowy, sowa jest smutna. I teraz smutna sowa chce zjeść naszą szarą mysz. Tu jest mysz, tu jest sowa. I ogólnie ta ilustracja jest bardzo smutna, tu jest deszcz, tu dziewczyny zrobiły kulę nienawiści. Tak. I z tego powodu, że sowa teraz jest smutna, to chłopaki postanowili wykorzystać lisa, który jest dość sprytnym zwierzątkiem. I lis ukradł dla sowy lody, żeby ją pocieszyć i żeby sowa była radosna. I tu na końcu mamy radosną sowę. I tak się kończy na razie nasza bajka. Wy musicie ją jakoś pociągnąć dalej. Musicie stworzyć swoją ilustrację, na której będzie niedźwiedź i sowa i pojawi się tam jaki? Złość, tak? Złość? Tak. Musicie jakoś to połączyć. Zły niebieski niedźwiedź. Może być zły niebieski niedźwiedź, który coś robi z tą sobą. Który próbuje złapać sowę. Chodź. Weronika, chodź, pomożesz. Trudne jest tą kontrolowanie. Rób, ja będę zrobiła. Poczekaj, tutaj mam kanto. Kanto, to jest trzewka, poróbcie tutaj. Albo tutaj na dole. Ma być różowe. Ja będę miała. Nie lubię różowego. Dzisiaj właśnie mówiłam Zuzi, że nie lubię różowego. Ale musisz jeszcze tak nic nie. Aha, czyli robicie wysokie pnie. Dobra, no to robimy taki o. Nogi musimy z tego zrobić. Dobrze, też nie mam. Dobra. No, no. Patrz, będzie kwadrat. To nie byłam tak chętna takiego materiału. Będzie tutaj takie, będzie z papieru. Bo to jest sama grupa. No właśnie, takie wielkie nie ma namalowane jeszcze. Nie, używamy tego. A nie, to nie może być, bo oczy będą takie. To ja mam ale to nic. Piorunę. Taśma, taśma. A słońce mogę stąd. Nie to. Ja sobie nie wyrażam. Ja też nie wyrażam. Ale jeszcze uszy mi trzeba zrobić. Buzie, buzie, buzie. Tego. Zrobię pioruna! Daj, daj! Nie dam ci. Daj się. No, roz. Julia! Jest okej. Ała! Daj nos. Nie, nos. Daj nos. Sam zrobię trzy. Czekaj, to musisz. Nie, ja zrobię. Ja robię nos. Co? Spokojnie. Ja już zrobiłam. Nie, cicho. Piękne. Waszym zdaniem sowa? No, chodź na chwilę do nas! No wiem! Może... Jeszcze jestem do góry 12, więc... Co księżyc zróbcie? No kurczę, tylko palca mam brudnego po warsztat. To jest niedźwiedź, który jest zły, no bo, no bo nie może złapać ryby. Jest też bosowa właśnie go uczy, jak ją złowić. Ten obraz przedstawia jeża, który boi się bardzo słów. Sowy latają w nocy i jeż się chowa w tym. Próbuje się schować.
gwiazdy świecą i widać, że to jest pisklę tej oto sowy. Nasza praca przedstawia kota, który próbuje zjeść sowę. A sowa nie udaje się uciekać i kot ją pożera. Rzuć bej!